Witamy bardzo serdecznie z loży Elwibetu na stadionie łódzkiego Widzewa, którego bramkarzem jest nasz dzisiejszy rozmówca Patryk Wolański. Witaj, Patryk. Dzień dobry, witam serdecznie. 12 lat, tyle już spędziłeś w Łodzi. Czujesz się już łodzianinem, czujesz się widzewiakiem, bo wiemy, że mówienie o tobie bramkarz Widzewa to takie duże uproszczenie. Myślę, że jak najbardziej już czuję się w Łodzi, jakbym tutaj się urodził, bo powiedzmy większość życia swojego spędziłem w Łodzi. W Tarnowie spędziłem powiedzmy niecałe 5 lat, bo jestem obok Tarnowa z małej mieściny z Ilkowic i tam w sumie się wychowywałem, więc tak naprawdę ponad po swojego życia już w Łodzi spędziłem, więc każdy zakątek Łodzi już jest jak w kieszeni zapamiętany. Powiedz, czy osoba związana z Widzewem, tak jak mówisz, jesteś tutaj już bardzo długo, ma ciężej czy łatwiej w tym klubie z tą presją, z tymi kibicami? Myślę, że kwestia osoby. Każdy ma inny charakter, każdy inaczej do tego podchodzi. Na pewno ode mnie jest większe wymaganie teraz. Nieraz były oceny po meczu, gdzieś tam dostawałem trójkę i puszczałem bramkę, przy której nie miałem nic do powiedzenia i Bogusław Kukuć gdzieś tam oceniał mnie nisko i potem podchodziłem, pytałem się do niego, o co chodzi. On mówi, no Patryk, no zagrałeś dobry, bardzo dobry mecz, ale puszczasz bramkę i od ciebie się wymaga jednak więcej, tak? Więc no ja się z tym pogodziłem, wiedziałem do czego, gdzie wracam. Też wracam, gdzie zagrałem parę meczów w Ekstraklasie, byłem gdzieś tam za granicą w dość dobrym klubie i wracałem mówiąc do trzeciej ligi, wiadomo, że każdy ode mnie będzie dużo oczekiwał. Jak się zaczęła twoja przygoda z Widzewem? Co się stało, że na ten stadion trafiłeś i z tym Widzewem się związałeś jakoś tak bardziej emocjonalnie? Na początku względy kibicowskie gdzieś tam przeprowadzka z internatu na Żabieniec, gdzie były moje pierwsze kroki takie już osiedlowe w wieku 17 lat, 16 bym powiedzmy i gdzieś tam chłopaki mnie zaczęli ciągać na mecze i pierwsze moje kroki pod zegarem, później gdzieś tam gonitwy po osiedlach, malowanie murów i tak dalej. No każdy gdzieś tam w młodości to przeżył chyba. Na początku też jeszcze w Tarnowie też miałem jakieś tam kibicowskie zatargi z Unią Tarnów na żużel, na kosza, na wszystko chodziłem, co się da. Tak samo tutaj brakowało mi czegoś takiego, żeby iść podopingować, więc koledzy mnie tutaj wyciągnęli. Spodobało mi się i później, jakby to powiedzieć, no wraca się do tego serca Łodzi. Wtedy było stare serce Łodzi, ale jednak każdy to kocha i wraca na ten stadion. Czyli krótko mówiąc, Patryk Wolański w domu cicho, spokojnie na czterech literach nie usiedzi. No nie, z takim charakterem, jakim mam, bo mam bardzo ciężki charakter, chyba każdy, kto mnie zna, to wie, że mam nierówno pod sufitem na pewno i sam do tego mogę się przyznać, że gdybym miał inną głowę, to na pewno byłbym na innym miejscu i nie popełniłbym tylu błędów w młodości, które na pewno nie żałuję, broń Boże, no taki mam charakter, taki jestem i nie cofnę niczego, tak, to mi buduje moją siłę, którą mam tak naprawdę w bramce i do tego, że dążę do kolejnych celów, tak, mimo że gdzieś tam czasami nogę przez moje błędy popełnione gdzieś tam, nie zaszedłem tam, gdzie chciałem, ale idę dalej i mam kolejne cele i chcę do nich dążyć, tak. Ja też o bramkarzach mówi się, że oni raczej muszą być szaleni, żeby dobrze występować. Pamiętamy Olivera Kana, myślę, że takich przypadków było też więcej. O bramkarzach ogólnie mówi się, że to musi być Krejzel, to musi być gość szalony. Myślę, że spełniasz te wymagania. Myślę, że można tak powiedzieć, ale ja stwierdzam w tym momencie, powiem otwarcie, że na pewno wgląd rodziców na rozwój młodego zawodnika ma bardzo duży wkład, bo ja nie miałem ojca, który mógłby mnie przypilnować, mama była jedyną najstarszą osobą taka, która dbała o mnie i mojego brata i musiała po prostu jeszcze pogodzić pracę, potem wyjechała do Irlandii, później jeździła tirem, więc nigdy nie miałem, był ten okres właśnie w wieku 17-18 lat, gdzie zostaliśmy sami w Wielkiej Łodzi i gdzieś tam no imprezy nas gdzieś tam zamknęły, gdzieś tam głupota do głowy uderzyła, nie było tej twardej ręki ojca ani matki, która by przypilnowała i do szkoły się nie chodziło, treningi się zaczęło lewać, głupota w głowie, jeszcze raz głupota i po prostu no, kariera gdzieś tam się na chwilę zatrzymała, później kolejne jakieś kroki, które mnie wróciły do tej piłki i zagrałem w czwartej lidze sezon, pół rundy powiedzmy nawet w czwartej lidze w Konstantynowie i za chwilę zgłosił się ŁKS i widzę, że chcieli mnie tutaj do Ekstraklasy, no i wybrałem wiadomo. No.
No właśnie, niewielu kibiców wie, że to Łódzki Klub Sportowy był takim pierwszym klubem, który zabiegał o Patryka Wolańskiego. Dlaczego akurat zdecydowałeś się na Widzew? Czy już wtedy chodziłeś na stadion, byłeś kibicem Widzewa, czy wtedy jeszcze mogłeś się zastanowić, a może trafić na Alei Unii? Powiem szczerze, że był taki moment, że u trenera, u którego grałem w czwartej lidze, był ŁKS-iakiem. I to on gdzieś tam na początku sprowadził parę osób, które mnie obejrzały na tym meczu w czwartej ligi. I oni, ŁKS był pierwszy jako klub, który wyciągnął rękę i zainteresowanie do mnie i chciał, żebym pojechał z nimi na obóz. No tak kręciłem nosem, no ale wiadomo, no, nie odmawia się zespołowi, który gdzieś tam jest w ekstraklasie, a ja byłem w czwartej ligi, no to chciałem chociaż sprowadzić, ale to było takie jeszcze nic pewnego, bo nie było konkretów, żadnych konkretów. No i tam trzy dni później nagle Widzew się zgłosił już z konkretną ofertą, dali mi kontrakt do podpisania, więc od razu bez namysłów usiedliśmy z dyrektorem Matusiakiem, jeszcze parę tam zmian pod niego i podpisałem od razu kontrakt, pojechałem na obóz przygotowawczy w Gutowie, gdzie teraz cały czas trenujemy, więc dobrze wspominam Gutów i tak się zaczęła ta przygoda moja z Widzewem. Wiadomo, nie była kolorowa, ale skończyła się, uważam, bardzo dobrze. Nie była kolorowa, także ta runda, w której występowałeś ostatnio, też wspominaliśmy o tym sezonie, kiedy Widzew spadał do pierwszej ligi, też nie była kolorowa, ale akurat w twoim wykonaniu, myślę, że można powiedzieć, bardzo dobra runda zaowocowała w ostateczności transferem. Powiedz, czy wyjeżdżając do Danii, byłeś lepszym bramkarzem niż jak z Danii przyjechałeś? Na pewno dużo się nauczyłem nie piłkarsko, a życiowo. Tam na pewno zmądrzałem jako człowiek i stwierdziłem na pewno, co chcę robić i na pewno trochę więcej spokoju, lepszy kontakt z ludźmi i nie żałuję, broń Boże, nie żałuję wyjazdu, na pewno trochę kontuzja popsuła mój plan, tak, bo chciałem szybko odbić się w tej Danii i pojechać gdzieś dalej na wyspę albo do Hiszpanii, gdzie mi się marzy pojechać. Nie udało się, no, ale nie żałuję, broń Boże, niczego. Po dwóch latach spędzonych w Midlandzie chciałem wrócić do Polski. Tutaj nie udało się jednak z trenerem Marcinem Pucką dogadać, tutaj, no bo miał inny już plan, była końcówka okresu przygotowawczego. Nie udało się i poratował mnie trener, który zgłosił się nagle z AC Horsens, że potrzebują bramkarza. Poszedłem tam na pół roku tak naprawdę zaczepić się, tylko już na ostatnie te przetrwać, te tam trzy miesiące były dosłownie, żeby przetrwać w tej Danii, bo chciałem, nie mogłem na pół roku zostać bez treningów kompletnie, tak, bo ja rozwiązałem kontrakt za porozumieniem stron z Midlandu, bo po prostu dogadaliśmy się, że już nie chcę tam walczyć ani męczyć się, bo nie widzę po prostu sensu, bo byli dwóch mocnych bramkarzy i nie widziałem szansy wskoczenia tam do bramki. Rozmawiałem z tobą przed tym sezonem, w którym ostatecznie dołączyłeś do Widzewa zimą. Mówiłeś wtedy, że pierwsza liga to jest taki poziom, do którego mógłbyś nawiązać, do którego mógłbyś do Widzewa wrócić. Natomiast pytanie, co się zmieniło od tamtej pory, że jednak zdecydowałeś się ten klub, który osobiście, można powiedzieć, kochasz, zasilić. Był taki moment wakacyjny, wtedy my się spotkaliśmy na tym meczu. Walczyłem o skład w Midlandzie, to były jeszcze czasy, gdzie byłem w Midlandzie i byłem taki w sumie zdeterminowany do walki. Byłem gotowy, chciałem walczyć i chciałem piąć się w sumie dalej, tak, w tej piłce nożnej, że liczyłem, że może gdzieś zajdę jeszcze dalej. Ale przyszedł taki moment, gdzie w Lidze Europy po całym okresie przygotowawczym dzień przed meczem miałem usiąść na ławce rezerwowej, skład trener wyczytał na Manchester United, miałem usiąść na ławce jako drugi bramkarz i nawet na treningu jeszcze byłem jako drugi bramkarz, wszystko jest super, byłem zadowolony jestem, czyli dało mi to kolejne taką motywację do tego, że mogę dalej gdzieś zajść, że znowu jestem już o krok od tego, że mogę wskoczyć do bramki. I przychodzi nagle wieczór, zadzwoni do mnie trener, że bardzo mnie przeprasza, ale była pomyłka, że nie zostałem zgłoszony do tej fazy finałowej już, tak, w Lidze Europy i nie mogę usiąść na ławce, tak, będę mogę usiąść jako członek drużyny, ale nie jako zawodnik w osiemnastce, tak, i na pewno to mi odcięło trochę skrzydła i wtedy zadzwoniłem do Mateusza, Żuga, mojego menadżera i powiedziałem mu, że mam dość, mam takiego traktowania, że to pokazało, w jakim miejscu jestem, że dwa lata tak naprawdę nic mi nie dały sportowo, tak, rozwinąłem się jako człowiek pod tym względem, że wzmocniłem się
siłowo i umysłowo, ale broń Boże, że nie byłem lepszy piłkarsko i później właśnie się podłamałem trochę i chciałem się odejść z klubu i dlatego zaraz po tam dwóch, trzech tygodniach dogadałem się z klubem, że chcę odejść, tak? Pamiętasz minę swojego menedżera, kiedy dowiedział się, że jednak stawiasz na swoim i wracasz na Aleję Piłsudskiego 138? Znaczy przyjechałem, bo ja pamiętam, przyjechałem do Danii właśnie samolotem. Z Danii do Polski przyleciałem samolotem i w Warszawie właśnie spotkałem się z moim menadżerem i dyskutowaliśmy, pamiętam, na parkingu samochodowym, staliśmy przy u niego przed blokiem i rozmawialiśmy na temat, żeby Patryk, no, popełnisz duży błąd, wracając do trzeciej ligi, możesz się już z tej trzeciej ligi nigdy nie wydostać, jak coś się nie potoczy. Ja mówię, Mateusz, ja wiem, że z tym klubem będę dążył do ekstraklasy i czy to będzie trwało 3-4 lata, czy 5-6, wiem, że z tym klubem zajdę do tego miejsca, gdzie chcemy wrócić. I na pewno no, Mateusz nie był zadowolony z tego, bo widział we mnie możliwości, miał możliwości mnie wrzucenia do klubu ekstraklasowego bądź pierwszoligowego na pewną jedynkę, ale ja po prostu mówiłem, Mateusz, pójdę do ekstraklasy, będę walczył o miejsce, to znowu gdzieś tam jest ten słabość, gdzie ja miałem tą słabość, gdzie właśnie te pół roku siedziałem w Danii, w ostatnie pół roku na siłę siedziałem w tej Danii, w tym Horsens, gdzie czułem się tak słaby psychicznie jako bramkarz, że nie potrafiłem na treningach wybraniać żadnej piłki tak naprawdę. Każda piłka była dla mnie mega szybka, nie miałem pewności, nie miałem wyjścia takiego dynamicznego. Psychika u bramkarza to jest 70% na pewno postawy na boisku, tak? Tak. Można było odczuć nawet niedawno, tak? Wróciłeś do Widzewa, powiedziałeś wtedy, że chcesz zostać legendą łódzkiego klubu. Nawet w jednym z wywiadów podkreślałeś, że za 4-5 lat, kiedy wrócisz do Ekstraklasy, wielu cię będzie porównywało chociażby do Mateusza Bąka, który podobną drogę przebył z gdańską Lechią. Jak teraz wygląda twoje stanowisko? Czy się nie zmieniło? Nadal planujesz zostać legendą? Znaczy właśnie legendą. Powiedziałem gdzieś jedno słowo, że chciałbym zostać legendą. No jasne, każdy by chciał zostać takiego klubu z taką historią, legendą, tak? Ale nie mogę się porównywać jeszcze do nikogo, bo jeszcze tak naprawdę nic nie osiągnąłem tutaj z klubem. Jeśli się uda, to jak najbardziej. No po to tu wróciłem do trzeciej ligi i tutaj mam dom, tu mam rodzinę, tu mam pełno znajomych i chciałbym tutaj osiągnąć ten cel i marzy mi się, żeby jak skończę karierę tutaj oby tutaj, tak, w Widzewie, po powrocie do Ekstraklasy, już nie mówię o tym, że może nam się uda zdobyć jakieś Mistrzostwo Polski, tak, to jak najbardziej, no, chciałbym, żeby ludzie mnie wspominali, tak, to jest ten zawodnik, który wrócił z wysokiego poziomu do trzeciej ligi i nie bał się tego, tylko wrócił i pociągnął to. Chciałem zapytać, czego ci w Widzewie obecnie brakuje, ale chyba to da się stracić dwoma słowami. Andrzej Woźniak. Jak najbardziej, no, trenera Andrzeja Woźniaka mogę wspominać no, w samych superlatywach i rozmawiamy nawet czasem, no, ostatnio nam się udało przed meczem właśnie chwilę porozmawiać, bo był na ostatnim meczu. Tęskni mi się za treningami, bo byłem najlepiej się czułem w swojej historii piłkarskiej, w swojej karierze, że najlepiej się czułem za jego wodzy i umiał pracować nad moją głową, wiedział, że u mnie aspekt sportowy nie jest tak ważny jak moja głowa. I on to wiecznie powtarzał, że ja od pasa, od szyi w dół jestem super piłkarzem, ale nad moją głową trzeba wiecznie pracować i on wiedział, jak ma to robić. Znał mnie już na tyle dobrze, że wiedział, kiedy przychodzę ze złym humorem i co trzeba zrobić, żeby go poprawić, albo co trzeba powiedzieć, żebym wrócił na dobry tor. Wróciłeś do Widzewa, gdzie jesteś zdecydowanym ulubieńcem kibiców. Widać to chociażby w reakcjach, kiedy ludzie chcą robić sobie z sobą zdjęcia, także młodzi, jeśli zapytać ich, kto gra w Widzewie, to pierwsze, co przychodzi im na myśl, to pewnie Patryk Wolański. Również widzieliśmy to w meczach, jak uczestniczyłeś w dopingu, robiąc Islandię razem z kibicami. Powiedz, jak do tego podchodzą kibice i czy na przykład, nie wiem, ktoś z drużyny nie ma ci za złe, że być może lansujesz się na Widzewie, takie też słyszałem, chociaż rzadkie, ale jednak opinie, jak to wygląda z twojej perspektywy? Robisz to, co po prostu uważasz za słuszne, to, co ci mówi serce, czy jakbyś odpowiedział tym opiniom, które... No... Myślę, że masz rację. Dużo osób, najbardziej dużo fali krytyki, że się lansuje, że gdzieś tam Gwiazdorze usłyszałem nawet nieraz po tym, dopiero jak właśnie się moje losy odwróciły, że nagle zdjęto to ze mnie opaska kapitana, że usiadłem na ławce, to wtedy naprawdę zobaczyłem, że bardzo szybko kibicom się odwidziała ta
taki fame na mnie, tak? No to wtedy strasznie odczułem, że kibic jest, jak jest dobrze, jak jest wszystko okej, okay, jak gram dobrze i tak dalej, ale przychodzi jedno potknięcie, gdzie tak naprawdę nie zostało wyjaśnione wszystko na forum, tylko po prostu poszły słowa trenera, że sprawy wychowawcze, każdy już sobie dopisał swoje, jedni już myśleli, że alkohol, jedni mówili imprezy i tak dalej, każdy dopowiedział sobie swoje, nikt nie wiedział, o co chodzi i na pewno odbiło się to na mnie. Lekko tak mówiąc, no na pewno mnie to trochę zdołowało, bo ja nie chciałem się po prostu dyskutować na ten temat, że nie chciałem poruszać tego tematu, tylko chciałem zamknąć i skupić się na graniu. I skupiłeś się i wychodzi ci to coraz lepiej, można powiedzieć, że twoja forma zwyżkuje, także widziałem, że na tych treningach na początku tygodnia łapałeś wszystkie piłki nawet niemożliwe, odzyskałeś po prostu chęci do grania w piłkę, tak można powiedzieć. No na pewno były te pierwsze 3 tygodnie, było na pewno ciężko mi pogodzić się z tą decyzją, z tym, co się wszystko działo dookoła, bo nie było łatwo, ale teraz poczułem znowu swobodę, troszeczkę jest lepiej i na pewno wszystko idzie w dobrym kierunku. Wiele komentarzy czytałem ostatnimi czasy pod różnymi portalami widzewskimi, także pod oficjalną stroną klubu. Wiele z nich mówiło coś takiego, że jak na trzecią ligę to macie bardzo dobre warunki, ale z drugiej strony też pojawiają się takie opinie i myślę, że warto się z nimi zapoznać, również się zgodzić, że w tym powrocie do Ekstraklasy ten awans z trzeciej ligi do drugiej tak naprawdę jest najtrudniejszy. Jak najbardziej. Uważam, że jeśli z tej trzeciej ligi wyjdziemy w tym sezonie, a nie widzę innej opcji, to każdy następny etap będzie mega prosty, bo już tam nie będzie zespołów, którzy jedziemy na Widzew, to jest święto. Tylko każdy ma też już jakieś cele i każdy ma już tam w drugiej lidze, w pierwszej lidze dobrą kadrę, gdzie będzie walczył o swoje sukcesy. I co najważniejsze, awansują 3 zespoły plus 4 ma baraż, tak? To już nie jest bicie się o tą jedną pierwszą pozycję, tylko są już 3-4 zespoły awansują i jest dużo łatwiej, tak jak widzę teraz po ŁKS-ie, który tak naprawdę gra w miarę dobrze, bo nie można powiedzieć. Uważam, że trochę lepiej grali w tej trzeciej lidze rok temu, tym bardziej pierwszą rundę. Bo teraz gdzieś tam męczą się po tej 1-0, 2-1, przegrali jedno spotkanie, dużo remisów, a są w czubie tabeli i nikt nie mówi o tym, że nie mają szans do awansu, no tak? Więc myślę, że organizacyjnie mamy szansę, jeśli tutaj się uda szybko wyjść z tej trzeciej ligi, to każdy sezon będzie już łatwiejszy. Krokiem milowym do awansu do drugiej ligi może być spotkanie w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie zmierzycie się z miejscową Lechią. Rok temu nie udało się wygrać, wiem, że jeszcze wtedy nie grałeś, ale było 1-1. Tutaj też bardzo ciężkie spotkanie, ostatecznie przez Widzewiaków wygrane. Lechia w tym sezonie jest bardzo wysoko w tabeli, to nie będzie na pewno łatwe spotkanie. No, na pewno nie będzie łatwe spotkanie, jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. Uważam, że ten tydzień był mega dobrze przygotowany, sztab szkoleniowy zrobił mega wszystko, żeby poprawić atmosferę i tak samo założenia taktyczne na ten mecz. Jak zwykle, no, ciężki mecz, bo na wyjeździe są ciężkie dla nas mecze, zespół jest mocny organizacyjnie i personalnie, więc czeka nas ciekawy bój. Oby zwycięski, tego ci życzymy. Naszym rozmówcą dzisiaj był Patryk Wolański, a my zapraszamy zarówno na mecz Lechii Tomaszów Mazowiecki z łódzkim Widzewem, jak i do śledzenia Łączy Nas Pasja.pl. Dzięki, Patryk. Dziękujemy bardzo.